Gdzieś był jeszcze chyba długopis, który też się przyda, ale to już później. Wszystko tutaj ma jakiś związek ze sobą. No cóż, dobra, na dach na razie nie wchodzimy, chociaż w sumie możemy... A nie wiem, może będę tego żałował, ale spróbujmy. A Wejdźmy co z moim sobie. kapeluszem? A nie wiem, możesz go... Został głupek jeden. O mój Boże. Dobra, to pieprzyć to, nie idziemy. Bo po co? Więc tak, oni nam dali kolejne questy, czyli... Boże, patrzcie, jak Rano podlewałem makę. Jezus. Zebrałeś już to, co zasiałeś? Mhm. Czy zasiałem? To trzeba ją najpierw zasiać. Na człowiek uczy się przez całe życie. Na początku to jest fajne, ale potem działa strasznie na nerwy, moi kochani. No ale cóż. Dobra, przejdźmy się jeszcze kawałek i popatrzmy, co i jak. Tutaj też mamy pole z marchwią, ale nam na razie marchwi nie brakuje, więc nie ma się co bać. Czy tutaj coś jest jeszcze? Wszystko trzeba sprawdzać, panowie i panie, bo potem niepotrzebnie się człowiek wraca. Dobra, oczywiście on jest kulturalnym człowiekiem i po polu marchwi nie przejdzie. No ale cóż, okej, idźmy dalej i pogadajmy z tą... No weź się ogarnij, strasznie sterowanie mnie tu wpienia. Tu jest studnia, tutaj możemy użyć swojej pierwszej liny, tak będziemy tutaj pozyskiwać wodę, bo tu nie ma takiej fajnej czederskiej pompy. Tylko mamy taki bajer. Pyk. I możemy sobie od razu wziąć, napełnić ten kubełek. Bo czemu nie? I jedziemy. Patrzcie, jaki bajer, patrzcie, fyk. I do góry. Pro elo. Dobra, bierzemy kubeł wody i idziemy dalej. Alma się buja, ale my jej nie przeszkadzamy. Idziemy sobie zobaczyć, co... Tutaj jest świnia, zobaczcie, jaka fajna. Patrzcie, ale zobaczcie, gdzie tu jest ta świnka? Tu była gdzieś kiedyś świnia. O, widzicie, jak ja świnia. Halo, świnio. Nie ma mowy. Dlaczego? Popatrz na nią. Patrzcie, jaka wredna, wielka świnia. Ale tutaj jest też koło, które się kiedy indziej przyda, więc... To tak wszystko mówię wam, ma ze sobą związek. I jeszcze tak, patrzcie, tam jest właśnie wejście na dach, a tu jest lina, po której będziemy mogli zjechać na świnie. Ale to już nieważne. Okej, tu na tacy podaję... No wejdź tam! To mnie tak denerwuje, gdzie chodzi w kółko. W The Walking Dead to lepiej rozwiązali. Dobra, i tu jest właśnie taca i klapa. Można to zamknąć. Nie będzie jedzenia, dziękujemy bardzo. Na tacy oczywiście możemy coś położyć, oczywiście nie pieniądze, jak wiecie, na tacę coś tam daj na tacę. Nie, 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 to nie tak. Taki sucharek, ale tam jest jeden fajny bajer, jak zwany imadło, acme, no nie wiem, co to jest acme, ale... Chociaż nie, pamiętam, do czego to służyło. To jest całkiem fajny bajer, patrzcie. Mamy ten taki pień, nie? Belkę znaczy się. I wkładamy belkę w imadło. Tyk. I co robimy? Nie dosięgnę. Aha. Piłujemy. Tak, to chyba trzeba było piłować, z tego co pamiętam. I perfekcyjnie przepiłowaliśmy. Super. Teraz bierzemy przecięta bela. Pyk. I jeszcze jedna przecięta bela. I super. Tylko nie mamy topora, to mnie boli. Chyba nie mamy. Mamy lewarek, mamy piła, a topora ni cholery. Nic, topór chyba można kupić, bo tutaj jest też fajny bajer ze sklepem, ale to w mieście, dobra. No i na razie w sumie możemy jeszcze pogadać z tą Almą, Alma Jones. No to będzie dosyć ciekawe i pojedziemy do miasta. Tak zrobię. Oh yeah, no pogadaj z nią, nie wstydź się. A, stop, jeszcze sobie wezmę kubeł, bo czemu nie, bo why not, nie? Dobra, nie patrz na nią, tylko z nią rozmawiaj. Posłuchaj, Alma Jones. Czego chcesz? A Kamiła. Co jest świnia? To trudna sprawa. Ona jada tylko świeżo złapane ryby. Super. Co jada świnia? Gówno! A skąd bierzesz świeżą rybę dla świni? Tym zajmuje się mój mąż. Mówią, że jest najlepszym rybakiem po tej stronie Pecos. Mhm, super. Jeśli chodzi o koło, które jest w chlewie... Jest z nami od wielu lat. Należało do mojego dziadka. Mogę je dostać? Nie ma mowy. To koło ma dla ciebie jakąś wartość sentymentalną? To jedyna rzecz, jaka została mi po dziadku. Głupie koło. Wiesz co, no mógłbym za nie zapłacić, no. Nie jest na sprzedaż. Dawaj koło! A jak poznałeś swojego męża Alvina? Alvin zawsze pracował z ziemią. No mówię. Najpierw był górnikiem, potem grabarzem, a teraz został archeologiem. Znalazł mnie na wykopaliskach. Szukał mumii, a znalazł mnie. No w sumie poniekąd znalazł też mumię, ale... Okay. Macie jakieś dzieci? Jedną dziewczynkę. Ani. Chodzi do szkoły i jest fanką Jesse Jamesa. W takim razie to już nieważne. Świetnie. To zabrzmiało troszeczkę, jakby chciał ją poderwać. No ale dobra. Jak jest fanką Jesse Jamesa, to już nieważne. Okej, idziemy sobie stąd. Już tyle na farmie Alvina jak na razie.
jadę dalej. Nasz koń jest jeszcze najedzony, więc ruszamy koniu, mój drogi, jedziemy. Zobaczcie na jego wyraz twarzy. Naprawdę, to mnie przeraża. On się jakoś nazywał, tylko nie pamiętam. Teraz w sumie moglibyśmy jechać albo do szkoły, albo do miasta. W sumie pojedziemy do szkoły, żeby tak, wiecie, po kolei, a potem do miasta. Tak mi się wydaje, no. Zobaczcie, ta muzyka, wiecie, taki old school. Zawsze mnie denerwowała. Dobra, no to już niestety widzicie, nasz koń przestaje być najedzony, skubaniec. I to jest właśnie szkoła. Idziemy po Billego, czy tam, dobrze chyba Billy, Billy on się nazywał. Billy, idziemy po ciebie. Ale najpierw zanim pójdziemy, to jeszcze zobaczymy, co jest wokół szkoły, bo tu też z tego co pamiętam było parę fajnych fantów. Żeby potem już nie chodzić, to zobaczymy. Taram, taram. Strasznie mi się miło wspomina ta gra. Tak sobie na nią dzieciństwo spędziłem, sobie na niej. Czy tu coś jest jeszcze? Patrz tutaj, na dół, na dół, na dół, na dół, nie. Nie, tu nie, tu jest tylko huśtawka, ale tam z tyłu coś było. Każda rzecz, jak mówię, jest ważna. Niektóre rzeczy się powtarzają. O, tam jest właśnie lewarek. Niektóre rzeczy się powtarzają, takie jak właśnie ten lewarek. Ale bo one są tak jakby jednorazowe, z tego co pamiętam. Dobra, idziemy dalej. Dwa lewarki, dwie przecięte liny. Znaczy pliny, te belki. Dobra, to już chyba wszystko. Idziemy. Wbijamy do tej prowizorycznej szkoły. Jakby moja szkoła tak wyglądała, było ciekawie. No i znowu się będzie głos spóźniał. Cycki. Czego pan chce? Ja... Chce pan, abym pana uczyła? Proszę się nie wstydzić. Jest wielu dorosłych, którzy nie potrafią czytać i pisać. Zwłaszcza pewien typ mężczyzn. Wie pan, o co mi chodzi? Ale ci z reguły nie myślą o nauce, prawda? No, chyba nie. W takim razie proszę nam nie przeszkadzać. Dziękuję. Ja... Pan? Szukam... Szuka pan... Jezu, jakie... Chłopca. Jakie odgłosy. Ma jakieś imię? Nie. Fenimor. Nazywam się Fenimor Fillmore. Głuptas. Chodziło mi o dziecko. A, nazywa się Billy. Billy? Billy? Billy, co znowu przeskrobałeś? Chodź tu natychmiast. Dawaj rewolwery, szmaciarz. O, goddammit. Starek. Co robisz z tymi marnymi szczurami z farm? Nie mówiłem ci przypadkiem, że Floyd Random będzie nas dziś odwiedzał? Nie interesuje mnie Floyd Random. Nie ma ogłady i jest prostakiem. Myśli tylko o krowach, ziemi i pieniądzach. O tym właśnie dobrze. Powinien myśleć mężczyzna. No, dokładnie. No i o żonie. O rodzinie. Mężczyzna powinien być wolny i szanować wolność innych. Nie bądź śmieszna. Gadasz jak ci żałośni farmerzy, którzy grabią moją ziemię i powstrzymują bydło przed wypasem. Ale ja czasem zjawiają się nowi, ale ich pozbędę się tak samo jak reszty. Wszystkich się nie pozbędziesz. Jeden z nich wyłoni się jako lider. Przywódca wszystkich uciśnionych przez ciebie. Ktoś, z kim sam sobie nie poradzisz. Ty i ci twoi bandyci. Cóż, szczury nie potrzebują już twoich usług jako nauczycielki. Poradzą sobie, skoro ma przyjść do nich ten wolny człowiek. Idziemy. Nie, wuju. Nie będę wgapiać się w te świnie Floyda tylko dlatego, że mi tak każesz. Okej, jak chcesz. Ty i ty. Gentlemen. Ej, trzeba łapy z dala od niej i pozwól jej zostać. Zabawkowymi rewolwerami. Wszystko w porządku, panienko? Nie jesteś farmerem, jak uważa mój wujek. Jesteś zwykłym rewolwerowcem i myślisz, że wszystko załatwisz rewolwerami, prawda? Powinieneś wiedzieć. Nie! Nie! No gademy! Takie ładne krzesło się zmarnowało. Później. Uwielbiam tę grę, nie wiem dlaczego. Po prostu mi się tak strasznie podoba. Mam nadzieję, że wam też. Zabierając jego broń. O Boże, ten to musi mieć normalnie... Ciekawie w szkole, jak ma taki wygląd. Dużo później. What the fuck? Pobudka, wstajemy. Dobra. Tak więc widzicie... Skopali nas jednym słowem. Weź się tam włóż te swoje pistolety, załóż kapelusz, żeby nie wyglądać jak obdartus. Normalnie nam wkopali, pierdyknęli krzesłem. Tego krzesła już oczywiście nie ma, no ale trudno. Tak, teraz znowu przeszukamy. To tak właśnie wygląda. Wchodzimy, jakiś wątek fabularny poruszamy i szukamy przedmiotów. Dobra, czy tu nie ma przypadkiem gdzieś jakiejś kredy? Czegoś w ten deseń? Nie. Dobra, tu jest dzwonek, też nie można. I tutaj musimy przeszukać. Tu jest właśnie pióro.
Bo tutaj to jest tak, że jeżeli jakiejś rzeczy nie znajdziemy, to będziemy ją mogli oczywiście kupić. No ale wiecie, po co wydawać, jak można? Jak można znaleźć, oczywiście dolary, dolary, zielone dolary. Dobra. Tak się człowiek na happy. Jakby tak można było zdobywać pieniądze. Znaczy w sumie tak można, ale to tak trochę głupio. Dobra. Tu w jednej z łódek była chyba taka linijka składana, ładna, bardzo piękna, bardzo. Bardzo mi się podobała, także sprawdźmy. Nie tu, nie tamta, tutaj. I love Kindy. Cindy. Cindy Kindy, Boże. Okej, czy tu coś... Nie, to pewnie to będzie ta. Pamiętam, że tutaj jak się skończą marchewki, nie będziemy mieli żadnej przy sobie, to jedną będziemy mogli znaleźć właśnie w jednej z szuflad. Oczywiście to jest ta szuflada, której nie otworzyłem w ogóle, bo ja czuję inaczej. No, to jest ta składana linijka. Nie pamiętam, do czego ona się przydawała, ale pewnie do czego się przyda. Więc jak żeśmy już wszystko przeszukali pięknie, ładnie, to wychodzimy na zewnątrz. Okej. Tam widzimy tą dziewczynkę, więc z nią pogadamy. To jest ta Jenny, cholera wie. To jest narąbany gość, kręci się w kółko, ja nie wiem. Dziewczynka, ona się nazywa, nie, bo ona się nazywa Ani, może Ani, czy coś takiego. To jest ta od tej Almy i wiecie. Posłuchaj, mała dziewczynko. Nie jestem mała, mam 7 lat. Niesamowite, taka stara. No nie przesadzaj. Stara jak świat. Dobra. Taka koperta informuje nas, że w środku są jeszcze jakieś pod dialogi, że się tak wyrażę. Jeszcze jakieś podpunkty, które możemy poruszyć. Jak się nazywasz? Ani Jones. Super. A wiesz może, gdzie jest Billy? Billy i Tommy są w swojej sekretnej kryjówce. Gdzie? Ukrywają się. Gdzie jest kryjówka Billego? Nie wiem. Nie pozwalają mi tam chodzić, bo jestem dziewczynką. To co oni muszą do nagle robić? Czego Billy się boi? Ciebie. Mnie? A nie zabrał ci przypadkiem broni? Zabrał. No tak. I nie jesteś na niego zły? Trochę owszem. I nie szukasz Billiego, żeby go zbić? Nie, no oczywiście, że nie. Go zabić. Po prostu... Zajebać. Cóż, dlatego wyglądali na takich przestraszonych. No i prawidłowo, jak przyjdę, im nogi z dupy powyrywam. Jesteś córką Alvina i Almy Jonesów? Tak, ale jeśli myślisz o porwaniu mnie, muszę cię uprzedzić, że moi starzy nie mają złamanego grosza. Okej. Okay. Nie zamierzam cię porywać, młoda panno. A to się jeszcze okaże. Twój pies. Znaczy, że twój pies dogaduje się ze świnią? Tak, to by lubi, jak się z nią bawię. Ze świnią? Ale ta świnia jest ogromna. Mogłaby zjeść je na kolację. Tam, pokażę ci, jak fajnie można się z nią bawić. Jak można się fajnie bawić ze świnią, goddammit? Dobra. A twoja mama to pozwala ci się świnić ze świnią? Jaki skądże? Debil. Ale ja ześlizguję się do chlewa po linie z okna na poddaszu. A, widzicie, to jest to, co mówię. Boże, jakie dialogi. Masz miłego psa. Podryw na Nazywa się Tobi. Masz miłego psa. Jest dobrym psem gończym. Super. Mogę go zabrać. Pozwól mi wykorzystać twojego psa do poszukiwań. A co ja będę z tego miała? No cokolwiek zechcesz. Portret Jesse'ego Jamesa. Dobrze. No, a nie chciałabyś czegoś innego zamiast tego zdjęcia? No, chciałabym portret Jesse'ego. Jaka głupia. Posłuchaj, Ani. Czego chcesz? Jaka bezczelna. Dobra. A czy Toby mógłby znaleźć Billy'ego? Oczywiście. Jeśli miałbyś coś, co nosił Billy. A Billy nosił skarpetę, no, którą wiesz, już mamy. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o twojej nauczycielce. No. Także byłoby o pannie Rhiannon? No, o, ona się nazywa Rhiannon i to będzie nasza nasza miłość w grze. A gdzie ona mieszka? Na ranczu swojego wujka, pana Stareka. Ona jest dobrą nauczycielką? Świetna. Czasem zadaje za dużo pracy domowej. Szmata, ale jest bardzo miła. No, ale szmata, jak zadaje za dużo pracy. A jaką pracę domową zadała ci dzisiaj? Nie miała na to czasu. Dzięki tobie. Ciekawe. Nie, naprawdę dziękuję. On jest dobry. Fajne odgłosy wydaje, Fenimore. A czy ona ma tego, chłopaka? Wiedziałam! Co? Zakochałeś się w pannie Rhiannon. Oczywiście, że nie. O tak! O nie! Masz rację, no. No trochę ją lubię, no. W każdym razie nie ma chłopaka, jeśli to chciałeś wiedzieć. Ale czasem mówi o pięknym księciu i takie tam. O pięknym księciu? Wiesz, o mężczyźnie idealnym. Na białym koniu i te pęknie. Tak. Mężczyzny idealny, gnoje. Wredne babska. No a taki twój piękny książę, no to jaki byłby? Nie wiem, myślę, że musiałby być jak Jesse. Jesse? Jesse James oczywiście.
Aha, rozumiem. Dobra, tośmy sobie pogadali, trzymaj się, cześć, cześć. A ja chciałem jeszcze spróbować, jakbyśmy temu psowi dali od razu skarpetkę, to może by mi ten pomógł, co? Piesku, może jednak... No wąchaj, no masz. No, a gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Weź mu, daj tą skarpetę. Proszę. Weź mi nie... Ale... On się mnie nie słucha. On jest do... On się mnie nie słucha. No, weź skarpetę. Ale bezczel. No to mam go w dupie, jadę stąd, w cholerę. Zdenerwowaliście mnie wszyscy, wasz wy i ta wasza szkoła gnoje. Dobra, wychodzimy stąd, bo mnie naprawdę wkurzyli. No to tak, bo myślałem, że jak damy mu skarpetę, to po prostu nie będziemy musieli załatwiać portretu Jesse'ego Jamesa dla tej małej. Ale cóż, z tym portretem też jest ciekawe, to jest kolejny quest. To jest tak, że jedne duże parę dużych questów tak się nakładają, że małe questiki nakładają się na te jedne duże, tak jakbym tak ujął to tak. Dobra, nakarmmy konika tymi marchewkami, co jeszcze zostają. Jeszcze nam dwie zostaną chyba. To na powrót ewentualnie. Dobra, i tu widzicie jest domek na drzewie. Żebyśmy tam mogli iść, ale nie mogę tego sprawdzić, więc trudno. I jedziemy na koniu do miasta. Schol, tu widzicie taki napis amerykański. Ciekawie. Dobra, i jademy do miasta. Teraz to chyba tylko jedno nam odejmie, mam nadzieję. Dobra. I witamy w mieście. Tutaj będzie jedna ciekawa bajera. Właściwie salon. I tam sobie będziemy właśnie teraz przesiadywać. Tutaj widzicie jakiegoś gościa, który się nazywa Shorty. I zobaczcie, co ten pan będzie robił. Shorty. On sobie tutaj niby tak pod latarnią stoi, tam wie, bez skojarzeń w ogóle. Ale patrzcie, słuchajcie dalej. Patrzcie, patrzcie. Zobaczcie tylko. No, czekaj, ja tylko się załaduję. To zaraz wam pokażę. O ile się załaduje, rzecz jasna. Dobra, patrzcie. Poczekajcie. Boże, jak się zacina. Przez coś tak zacina. Jak taka gra może się zacinać? God damn. O, widzicie? Przyszedł tu szmaciarz. Śledzi nas jednym słowem. Boże, to się naprawdę tak zacina? God damn. Co słychać, nieznajomy? Gadamy do banana. No, piękny dzień. Super. Szukam kogoś. To nie jest punkt informacji turystycznej ani biuro rzeczy znalezionych. Dobrze. Po prostu podaję tu napoje i jedzenie, nieznajomy. Szukam kogoś twardego do pracy. Do jakiej pracy? Do tego, aby sprzeciwić się Starkowi. Nie znajdziesz tu ludzi do tego zajęcia. Nie wiem dlaczego. W tym mieście są sami tchórze? Wolimy myśleć o sobie, zdrowi na umyśle, nieznajomy. Lepiej uważaj, jeśli chcesz uniknąć kłopotów. A, widzicie? Grubsza sprawa. O matko, smutno tutaj. Od czasu do czasu pojawia się tu jakiś kowboj. Ale tak naprawdę lokal zapełnia się na początku miesiąca. Ludzie z Tereka dostają wtedy wypłatę i przychodzą ją tutaj wydać. Zawsze demolują mi lokal, ale ich szef za wszystko płaci. A, no spieszę chyba, się. Tak. Wiesz, gdzie mnie szukać. Wiem, gdzie cię szukać, ale ja bym chciał iść na górę jednak. Bo tam jest taka opcja, żeby... A dokąd to, kowboju? Na górę. No, chciałem się tylko rozejrzeć. Na górze są tylko trzy pokoje i wszystkie zajęte. Ale jeśli chcesz się wykąpać... Dokładnie o tym miałem na myśli. Proszę. Ja w takim razie się wykąpię. To będą $3. Nie, to... Z góry... Proszę. Okej, okay. Oto twoje $3. Jesteśmy dziani, bo kradniemy. Dawaj klucze. Oto klucz do łazienki, możesz zostawić go w zamku. Spoko, dzięki. Idziemy. Idziemy się wykąpać i jeszcze tam przeszukamy górę i to będzie końcówka czeka i tam... Ale to już potem. Okej. Okay. Idziemy dalej. Czemu to się tak zacina? Goddammit. Dobra, sprawdźmy tak. Drzwi. Twórzmy. No proszę, klient! A nie, to doktor, to do złego pokoju wszedłem. Proszę wejść! Proszę wejść! Proszę nie pić. Dzięki, ale czuję się świetnie. To oczywiste, młody człowiek. Dobra, już... Widać, że jesteś twardym koleżką. Okej. Okay. Musisz mieć bardzo dobry wzrok. Świetny i myślę, że jesteś całkiem silny. Jak chuj. Wystarczająco. W każdym razie wystarczająco silny, żeby wyrwać ząb. Wyrwać ząb? Tak jest, mój młody przyjacielu, żeby wyrwać ząb. Ale ja, no... Będą nam potrzebne narzędzia do wyrywania i jakiś dobry środek na znieczulenie. Posłuchaj przez chwilę. O co chodzi?
No właściwie ja nic, ja ci to wyrwę, ale jeszcze chciałem napomnieć, widzicie ten portret? To jest właśnie portret Jesse'ego Jamesa. Chyba tam ktoś mnie woła. Nie słyszałem niczego. Już pijany. Dobra, przechodzimy. Nie, chwila, jeszcze zanim tak, to inaczej. Tu jest krzesło dentystyczne, chociaż nie wiem, czy takie krzesła były. Dobra, mniejsza o to, idziemy już po prostu chyba tam. Potem jak tego doktora chyba... Jak tego doktorowi wyrwiemy ząbek, to wtedy będziemy mogli przeszukać tamten pokój. Ale to jest się właśnie wiąże ten quest z questem portretu, żeby odszukać Billego i dostać nasze rewolwery. To tak właśnie się jedno na siebie nakłada. Mamy torbę lekarską. No, torba zawsze się przyda, jakaś taka torba. Bierzemy i tutaj jest tak. Tu opłaca się wydać $3, bo mamy dostęp do górnego piętra. A naprawdę sporo tu można ukraść. Patrzcie. Czekajcie? Nie, inaczej. I tutaj. Jeszcze może, chociaż do banku to później, bo tutaj jest parę miejsc do odwiedzenia w mieście. Co ty zrobił, debilu? Otwórz to po prostu. I popatrz, bo czasami są tak ukryte, a wiecie, jak pod jakąś tam buteleczką. To jest chyba miejsce, znaczy sypialnia doktora, bo to jest strasznie dużo butelek. Weź to zamknij, bo zaraz będziesz mówił, że nie dosięgniesz, albo że nie potrafisz, że coś tu jest nie tak. Dobra, idziemy. Tu jest jeszcze klucz, który też się przyda za chwilę.